Chorzów kusi inwestorów na targach w Monachium. Jesteście Państwo na prestiżowej hali. Każda firma, tak samo i miasto, musi się promować. W tym wydaniu relacja z targów Expo Real prosto z Niemiec. W chorzowskim Centrum Kultury można było się przebadać. Cholesterol, nadciśnienie, tam ciśnienie w oku. Poziom glukozy we krwi. Mam nadzieję, że możesz uda mi się dobiegnąć do tych autobusów, do których nie zdążyłam do tej pory. Niezwykła historia dziewczyny z Chorzowa. Tą protezę, którą my przewidujemy dla Magdy, jest to proteza najnowszej generacji. Straciła nogę, a teraz poleci do Afryki ratować zwierzęta. Czy chcesz komuś odmienić los? Proszę Cię, czy jest ktoś, kto by odmówił? Jest to efekt chyba wieloletnich zaniedbań. Czy ta dzielnica w końcu zmieni oblicze? Trzeba wybudować place zabaw. Jesień na obrazach młodych artystów. Myślę, że fajnie jest malować, że to jest bardzo fajna sprawa. I ptaki w obiektywie Adriana Ślązoka. Trzeba się na nie zaczaić, skusić je najczęściej jakimś pożywieniem. A na koniec ruch Chorzów, który tym razem wygrał z GKS-em Bełchatów. W tym sezonie nam się udaje, to po prostu zawsze wraca z takiej dalekiej podróży. Jest środa, 10 października, rozpoczynamy infoserwis Chorzowianin TV. Dzisiejsze wydanie zaczynamy od historii Magdaleny Pierzyny, chorzowianki, która od kilku lat musi żyć bez jednej nogi. Straciła ją w wyniku poważnej choroby. Niebawem spełnią się jej marzenia, bo dostanie nowoczesną protezę. Mam nadzieję, że możesz uda mi się dobiegnąć do tych autobusów, do których nie zdążyłam do tej pory. Magda ma na razie taką, podstawową protezę uda. Kosztuje ona około 10 tysięcy złotych. Jednak aby osoby takie jak Magda mogły być w pełni aktywne zawodowo, konieczna jest proteza kosztująca nawet 20 tysięcy. Natomiast zaawansowane technologicznie sztuczne stawy kolanowe to wydatek rzędu 170 tysięcy. Bez względu jednak na rodzaj takiego sprzętu, limit refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia jest stosunkowo niski i wynosi 2800 zł w przypadku amputacji uda. Tą protezę, którą my przewidujemy dla Magdy, jest to proteza najnowszej generacji z elektronicznym stawem kolanowym Rio. Rzeczywiście bardzo wysoko zaawansowany produkt, jeden z najnowocześniejszych na świecie. W ostatnich latach niezwykle popularny, chociażby wśród pacjentów amerykańskich, między innymi żołnierzy, którzy stracili kończyny w Afganistanie. Proteza wykonana jest z włókna węglowego. Dzięki temu jest bardzo wytrzymała i może być w pełni użytkowana nawet do kilkunastu lat. Serce tej protezy to elektroniczny staw kolanowy, kilkanaście czujników, które mierzą aktualne parametry pracy protezy i poprzez mikroprocesor zamieniają te dane na odpowiednie ustawienie, odpowiednie kąty, odpowiednią prędkość, tak żeby to wszystko działo się niejako bez wiedzy użytkownika. Marzenie Magdy udało się spełnić dzięki Fundacji Iskierka. Fundacja uruchomiła specjalne subkonto, na którym zbierała środki na protezę. Na protezę, którą ja chciałam, orientowałam się, była w granicach 150 tysięcy, w związku z tym to znacznie przekracza możliwości finansowe mojej rodziny. Chcemy, wspierając ten projekt, pokazać dwa problemy społeczne. Pierwszy to jakby dostęp w trudności do protezowania, jaką trudnością jest, kiedy te osoby nie mogą wrócić na rynek pracy i realizować swoich marzeń, swoich pasji, swoich zawodowych celów, a drugi to jest realizacja jej po prostu marzenia, które będzie zrealizowane w Afryce z panem Tomaszem Michniewiczem i myślę, że właśnie ta proteza jej na to pozwoli. To jest równe. I tak powstał drugi pomysł, który wspólnie z chorzowianką będzie realizował Tomasz Michniewicz, dziennikarz i podróżnik. Nie było pytania, czy się warto nad tym zastanawiać. No, gdy słyszysz pytanie, czy chcesz zmienić komuś życie, czy chcesz komuś pomóc, czy chcesz komuś odmienić los, proszę Cię, czy jest ktoś, kto by odmówił? Magda będzie miała niewiele czasu, by przyzwyczaić się do nowej protezy. Już w niej bowiem weźmie udział w akcji ratowania najbardziej zagrożonego gatunku w Afryce, czarnych nosorożców. Mam nadzieję, że uda mi się w jakikolwiek sposób płynąć i przekonać osoby do pomocy osobom po amputacjach, takich jak ja, osobom tym, które decydują w sprawie tych dofinansowań, to będzie ogromny sukces tej akcji i myślę, że dla mnie również. Choć wyprawa nie należy do łatwych, nawet dla ludzi pełnosprawnych. To nie jest tak, że wsiadasz do samolotu, wysiadasz tam na miejscu, tam czeka jakiś autobus czy samochód, który cię wiezie i pokazuje ci zwierzaczki. To jest kawałek prawdziwej Afryki, czyli kawałek prawdziwego buszu, który ma wszystkie swoje zagrożenia, o których możesz sobie pomyśleć. Masz skorpiony, masz węże, masz wykroty, masz nierówny teren, nie masz dróg, nie masz prądu, musisz się poruszać o własnych siłach. Tak więc jakby przygotowanie fizyczne dla zwykłego człowieka już jakby wymaga od niego trochę pracy. Magda niedawno obroniła się na kierunku biotechnologia. I z tym ma związane jeszcze jedno marzenie. Chciałabym kontynuować naukę. No, nie ukrywam, że proteza ta nowocześniejsza bardzo mi to umożliwi, gdyż nie wyobrażam sobie studiowania, kontynuacji nauki bez protezy, bo nie ma możliwości funkcjonować w laboratorium na kulach czy na wózku. I oby każde z jej marzeń spełniło się.
Zostajemy w tematyce zdrowia. Konsultacje lekarskie, spotkania ze specjalistami i okazja do przebadania się. To wszystko działo się w Chorzowskim Centrum Kultury podczas Dnia Promocji Zdrowia. Imprezę zorganizowano już po raz 16. Uważamy, że to młodzi powinni dbać o zdrowie. Profilaktykę powinni rozpocząć we wczesnym okresie. Nie zawsze to tak jest, jednak przekrój wieku jest bardzo różny i raczej starsi mieszkańcy naszego miasta z tego korzystają. Z jakimi najczęściej problemami zdrowotnymi chorzowian się spotyka? Najczęściej jest to jednak układ krążenia, cukrzyca. To są podstawowe jednostki, które zabierają nam bardzo dużo czasu, dają wiele problemów. Do tego dołączają się schorzenia z układu kostno-stawowego, też duża grupa. No i zdrowie psychiczne, które zaczyna bardzo dominować w spotkaniach, ale to dotyczy przede wszystkim młodych ludzi. Ja prowadzę poradnie leczenia otyłości od 12 lat w Chorzowie. I jestem przerażony, bo na bazie otyłości naszych mieszkańców rozwijają się zaburzenia metaboliczne w postaci wysokich poziomów cholesterolu, utajonej cukrzycy typu drugiego, wysokich poziomów triglicerydów, nadciśnienia tętniczego, a owocem tego wszystkiego są udary mózgowe i zawały serca w młodym wieku. A zatem zachęcamy i pokazujemy, co robić, jak żyć, jak się odżywiać, żeby nie dopuścić do przedwczesnej śmierci, do przedwczesnego kalectwa z udarem mózgowym i zawałem serca poprzez odpowiednią dietę, odpowiedni styl życia, unikanie rzeczy, które szkodzą, a niewątpliwie do tego zaliczamy palenie tytoniu, niekontrolowaną otyłość, nieleczone nadciśnienie, i zachęcamy do profilaktycznych badań, żeby na wczesnym etapie wychwycić, ujawnić czynniki ryzyka, ujawnić zagrożenia, które mogą doprowadzić do przedwczesnego kalectwa albo śmierci. Dzisiaj proponowaliśmy badanie, mierzenie ciśnienia wnętrzu oka i badanie dna oka. Pan doktor mierzył to dno oka, badał dokładnie mówiąc, czy są jakieś zmiany na dnie, czy też są jakieś początki, na przykład zaćmy, bo to głównie o to chodziło. Natomiast ciśnienie oka to głównie o to chodzi, czy na przykład jaskra nam się nie rozwija w oku, prawda? Więc myślę, dwa ważne pytania, aczkolwiek one całkowicie nie zdiagnozują choroby, więc na pewno tutaj, jeżeli cokolwiek jest wykryte, to pacjent musi udać się do lekarza, żeby kompleksowo zrobić badania. Co pani sobie dzisiaj już zdążyła przebadać? No cholesterol, nadciśnienie, tam ciśnienie w oku, no i teraz tu. Jak wypadły te wstępne badania? No można powiedzieć, że dobre. Co mnie skłoniło? Ogólnie zbadać swoje zdrowie, jak to wygląda tam, no nie wiem, poziom cholesterolu, poziom glukozy we krwi, no i ogólne takie tutaj badania i myślę, że jest to dobre. Za jakiś czas powinno się zadbać o swoje zdrowie, bo nie wiadomo, co tam w człowieku siedzi, nie? Jak się to mówi. Teraz przenosimy się do Niemiec, a konkretnie do Monachium, gdzie nasze miasto bierze udział w międzynarodowych targach Expo Real. Chorzów obok innych miast naszego regionu przedstawia ofertę terenów inwestycyjnych. Nasze miasto kusi inwestorów 7 działkami w Chorzowie II i Starym o łącznej powierzchni ponad 66 hektarów. Jesteście Państwo na prestiżowej hali, hali A1, czyli najważniejszej hali na targach Expo Real, gdzie mają tak prestiżowi miejsce, tak prestiżowi wystawcy jak Monachium, miasto Monachium, jak Lufthansa, jak Siemens. I to stanowisko jest bardzo eleganckie, nowoczesne, można powiedzieć, że przejrzyste i myślę, że to się przełoży na konkretne wyniki. Każda firma, tak samo i miasto, musi się promować bez reklamy, bez promocji. Nikt nie zna produktu, nikt nie zna firmy, oferty, prawda? Więc tutaj również, jak i miasto, musimy robić wszystko, aby nasz potencjał, nasze możliwości inwestycyjne, tereny oczywiście, poznali jak najwięcej ludzi, jak najwięcej inwestorów, którzy mogą ewentualnie na tych terenach wybudować mieszkania, wybudować fabryki, zakłady pracy. O to nam przecież głównie chodzi. Tutaj właśnie odbywają się wszystkie najważniejsze rozmowy pomiędzy inwestorami. Tu właśnie pojawiają się ci najwięksi inwestorzy, którzy chcą inwestować w nowych regionach. My musimy im pokazać zarówno całe nasze województwo, jak i jego poszczególne gminy, dlatego że ten potencjał inwestycyjny, który jest w województwie śląskim, on jest ogromny.
Natomiast jeżeli my go nie pokażemy na zewnątrz regionu, no to szansa na to, że inwestorzy przyjadą do nas, zechcą u nas zostawiać swoje pieniądze, jest zdecydowanie mniejsza. O problemach dzielnicy Chorzów II dyskutowano w samym jej sercu, to jest w siedzibie Dziennego Ośrodka Socjoterapii przy ulicy Pudlerskiej. Podczas spotkania mieszkańcy dzielnicy mogli przekazać władzom miasta sugestie i pomysły dotyczące popularnej cwajki. Jest to spotkanie robocze i takie konsultacyjne z mieszkańcami dzielnicy Chorzów II. Cel ma jeden, aby mieszkańcy mogli wyrazić swoje opinie, swoje potrzeby, swoje pragnienie. Jeśli chodzi o Chorzów II, o tą naszą dzielnicę. Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby sformułować, jakie zadania pomogłyby tej dzielnicy, zwłaszcza chodzi nam tutaj o wykluczenie społeczne i walkę z bezrobociem. Trzeba jak gdyby odmłodzić tą dzielnicę, trzeba wybudować place zabaw, takie porządne place zabaw, a nie takie placyki małe. Trzeba tutaj boisk dla dzieci, żeby nie latali po ulicach, żeby się po prostu ktoś nimi zajął. Mnie osobiście najbardziej razi wygląd domów, czyli mówiąc ogólnie substancji mieszkaniowej. Jest to efekt chyba wieloletnich zaniedbań w tym obszarze, w tym kwartale budynków i dla mnie jest oczywiste, że komfort życia i jak się żyje w danym miejscu właśnie wynika z tego, że mamy ładne otoczenie, mieszkamy w ładnych budynkach, mamy ładne zieleńce, skwery. Niekoniecznie musi być tutaj akwapark, bo to też przecież nie o to nam chodzi, ale właśnie to, co nas otacza, musi być ładne, schludne i w miarę dobrze wyglądać. Wiemy na pewno, że jest w ogóle trudny to obszar ze względu na to, że większość mieszkańców tutaj była zatrudniana na terenie hut i kopalń. Tych zakładów po prostu już nie ma i to powoduje, że mieszkańcom coraz trudniej na obecnym rynku pracy znaleźć najemną pracę. Na pewno powolna wymiana substancji mieszkaniowej, bo tego się nie da zrobić powiedzmy na już, na szybko. To musi być w pewnej perspektywie czasowej się odbywać. Następnie również budowa pewnych właśnie placów zabaw dla dzieci w tych miejscach, gdzie tylko jest to możliwe, ponieważ tu jest również taka potrzeba. Jeśli chodzi o boiska sportowe, czy też mówimy o terenach rekreacyjnych, no więc tu już jakby te zadania zostały podjęte. Już w tej chwili jest ukończone nowe boisko przy szkole, przy liceum ogólnokształcącym im. Ligonia. Jest nowy orlik przy szkole 15, numer 15 na ulicy 3 Maja. Też praktycznie skończona inwestycja. Powstaje nowy plac zabaw. I myślę, że to, co w tej chwili jest, być może wystarczy, aczkolwiek jeszcze myślimy o jednym boisku bliżej ulicy, bliżej osiedla Pnioki. Pierwszy dzień sportu seniorów w Chorzowie uważam za otwarty. Kilkadziesiąt osób bawiło się w Centrum Inicjatyw Społecznych podczas festynu zorganizowanego w ramach Międzynarodowego Roku Aktywizacji Osób Starszych oraz Dnia Seniora. Organizatorem imprezy było Miasto Chorzów i Koło Seniorów działające przy CIS. Takie wydarzenie jak dzisiaj to jest jedna z form spędzania wolnego czasu. Jeżeli chcielibyśmy dokładnie zobaczyć, czym się jeszcze zajmują, to warto obejrzeć wystawę prac, rękodzieła. To są prace naszych seniorów tutaj wykonywane, zresztą bardzo piękne. Na co dzień seniorzy mają dwa razy w tygodniu swoje spotkania w klubie seniora. Systematycznie przychodzi około 20 osób. To są osoby w różnym wieku. Tak jak powiedziałam, te, które lubią różnego rodzaju rękodzieło, więc robimy na szydełku różne ozdoby, na drutach. Różne rzeczy, które można ubrać, zawiesić gdzieś i podarować komuś. Czasami wymieniamy się przepisami kulinarnymi, wspólnie coś gotujemy, pieczymy. Jak uda nam się to na jakimś kiermaszu sprzedać, znajdziemy jakieś zainteresowanie, wtedy pieniążki, które w ten sposób zarobimy, przeznaczamy na wsparcie dla dzieci objętych adopcją serca, konkretnie w Rwandzie, w Burundi i mamy pod swoją opieką przedszkole w Dimako w Kamerunie. We wtorek, 2 października, w Chorzowskim Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy Na ptaki. Licznie przybyli sympatycy fotografii przyrodniczej mieli okazję obejrzeć zdjęcia ptaków autorstwa Adriana Ślązoka. Nie polega to na bieganiu za ptakami. Trzeba się na je zaczaić, skusić je najczęściej jakimś pożywieniem, żeby przyleciały na przygotowane miejsce. W
ten sposób możemy zadbać o to, żeby cała scena była ładna, żeby tło się komponowało, żeby kompozycja była jak należy. I w tym momencie ptaszek przylatuje, a my cierpliwie czekamy. Właśnie wchodzimy, wychodzimy, kręci się tam człowiek. Czyli gdybym miał wskazać jedno zdjęcie, no już w pewnym sensie to zrobiłem, dając takie, a nie inne zdjęcie na plakat dzisiejszej wystawy. Cenię je, bo tutaj łączy się kilka rzeczy. Fakt, że mamy tam dwa gatunki ptaków. Jednym z nich jest bielik, więc największy nasz drapieżnik. Druga rzecz pod względem estetyki, jest to zdjęcie ciekawe, bo takie zbliżone nawet do, powiedziałbym, do zdjęcia studyjnego. Zrobione na tafli zamarzniętej rzeki Warty, która to rozlewisko sięga gdzieś 2 kilometrów. Zrobione o świcie w takiej porannej mgle pozwalało uzyskać taki efekt, że prawie że nie ma tła. Linia horyzontu jest bardzo delikatnie zarysowana. Piknik malarski Sielskie Klimaty odbył się w chorzowskim skansenie. W imprezie wzięło udział ponad 2000 dzieci i młodzieży z całego regionu. My, organizując tą imprezę, myśleliśmy o tym, żeby zaproponować nauczycielom trochę inny sposób prowadzenia zajęć plastyki, bo myślę, że te pasje malarskie lepiej realizować w pięknym otoczeniu niż w ciasnych salach. Tu jest fajnie, mi się podoba. Wybrałem fajną pozę i fajne kolory są i mi bardzo fajnie wychodzi ten obraz. Myślę, że fajnie jest malować, że to jest bardzo fajna sprawa. Można zawsze pokazać siebie, każdy ma swój styl. Można się w jakiś sposób odnaleźć w tym i nie wiem, wydaje mi się, że to jest też pokazanie jakichś emocji, nie? Przelanie ich na papier. Czasem dzieciaki dostrzegają w tym otoczeniu znacznie więcej niż to, co my widzimy, tylko domek z płotkiem, kwiatami, a dzieciaki potrafią namalować krowę ze skrzydłami, chatę, która fruwa, która gdzieś unosi się ku niebu i to jest, myślę, piękne. Lubię malować, lepiej się maluje na dworze niż w domu. Lepsze są tematy, ładniej to wszystko wygląda i lepiej się, jednak lepsze uczucie jest tego malowania, szczególnie jak jest ponad 2000 osób tutaj. Obszerna relacja z pikniku już wkrótce w kolejnym odcinku serii Młodzi z Pasją. Szukaj na portalu chorzowianin.pl. Patrzcie, co ja robię, robicie to samo. Blisko 200 uczestników z 8 szkół specjalnych z Katowic, Chorzowa, Siemianowic, Śląskich i Świętochłowic rywalizowało na bocznym boisku Stadionu Śląskiego w pierwszej Olimpiadzie Szkół Specjalnych. Jesteśmy jednostką przygotowaną czy zorganizowaną po to, żeby realizować różnego rodzaju imprezy. Taka impreza dla uczniów to jest coś, co dawno jest wpisane w kalendarz naszych imprez, realizowane w różnej formie. W dzisiejszej edycji Olimpiady bierze udział 8 szkół z Chorzowa, Świętochłowic, Siemianowic oraz Katowic. Uczestników jest około 200. Jak wam się podoba tutaj na olimpiadzie? Fajnie jest? Tak, fajne konkurencje są, łatwe te zawody są fajne. Bardzo się cieszę, że występuję. Najbardziej moją konkurencją jest Unia Hokej. Najbardziej to lubię rzut piłką, kopanie do celu. Jak daleko rzuciłeś piłką? 60 metrów. Konkurencję staraliśmy się dostosować, że tak powiem, do jakby do tych dzieciaków. One są w miarę proste w tym roku. Po prostu testujemy, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Są to głównie konkurencje polegające na różnego rodzaju torach przeszkód, na strzelaniu piłeczkami do unihokeja do bramki, czy piłkami do nogi do bramki, do celu. Różnego rodzaju biegi, sprinty. Mniej więcej tak wyglądają konkurencje. Jest tutaj bardzo fajnie i bardzo się cieszymy, że możemy brać udział w czasie zajęć lekcyjnych. To jest naprawdę bardzo fajnie. Wszystkie dzieci na pewno będą z tego zadowoleni. Ruch Chorzów kolejny raz był w tarapatach i kolejny raz szczęśliwie wyszedł z opresji. Trzecie z rzędu zwycięstwo Ruchu Chorzów w Ekstraklasie i to trzecie w stosunku 2-1. Tym razem niebiescy pokonali Gika SB Bełchatów. Wiedzieliśmy o tym przed meczem, cały czas trener to powtarza, że to nie jest słaba drużyna, że te mecze wcześniejsze przegrywała pechowo, ale pokazywała dużo jakości. Dzisiaj również były momenty, gdzie byliśmy cofnięci, troszeczkę zepchnięci do obrony. Bełchatów operował piłką, także naprawdę to był bardzo, bardzo ciężki mecz, ale okazaliśmy się lepsi na nasze szczęście. A kiedy będzie taki mecz, kiedy kibice będą mogli w spokoju go obejrzeć?
myślę, że lepsze są emocje do końca i oby zawsze ten scenariusz w horrorach okazywał się dla nas szczęśliwy, aczkolwiek oczywiście dążymy do tego, żeby przez 90 minut utrzymać wysoką jakość gry i przede wszystkim nie dać przeciwnikowi na wiele. No jak widać, jeszcze dużo pracy przed nami. Dla nas każdy jeden punkcik jest na wagę złota. Byliśmy blisko tego punktu i na tych 7 meczów chyba w tym sezonie, trzeci albo czwarty mecz tracimy bramkę w 90 minucie, także ciąży na nami jakiś fatum. Mamy jeden punkcik, jesteśmy zdecydowani na ostatnim miejscu w tabeli. Ta liga gdzieś nam ucieka i ciężko mi teraz naprawdę cokolwiek fajnego powiedzieć. Mogę pogratulować Ruchowi zwycięstwa. No, 3 punkty są na pewno najważniejsze. W tym sezonie nam się udaje to po prostu zawsze wracać z takiej dalekiej podróży i zdobywać te punkty ostatnio. Natomiast dawniej nam to ciężej szło po prostu, ale no, trzeba się z tego cieszyć.